Pokazy musztry, husarii, szermierki, a także historyczne uzbrojenie i ubiór to główne atrakcje dwudniowej imprezy na stadionie koni Furioso w Starych Żukowicach. Mieszkańcy gminy Lisia Góra i regionu tarnowskiego podziwiali nadzwyczajne możliwości uczestników. To również wydarzenie nawiązujące do bogatych tradycji jeździectwa w gminie Lisia Góra. Te ćwiczenia dzisiaj miały charakter musztry. Było to czyli grupowa jazda, gdzie dowódca podawał nam komendy, każdy musiał je wykonać precyzyjnie i w czasie, a później trochę zabawy, myślę, sporej dla widzów, czyli ganianie do pierścienia, posługiwanie się szablą, kopią, wszystkie takie elementy, które w rycerskim rzemiośle były podstawą w ogóle wyszkolenia i później służyły do lepszego panowania nad końmi, nad sobą w walce. Tutaj spotyka się i od dłuższego czasu trenuje grupa zapaleńców, którzy próbują odtworzyć taką grupę husarii konnej. Wspaniałe widowisko dla mieszkańców. Myślę, że każdy kolejny taki pokaz, których pewnie jeszcze będzie kilka w tym roku, będzie gromadziło jeszcze więcej mieszkańców. Wspaniałe stroje, wspaniała technika jazdy konnej. Grupa zapalonych wielbicieli historii Polski, wielbicieli koni, jazdy konnej. Tą imprezą można śmiało powiedzieć, że rozpoczynamy ten letni sezon imprez, wydarzeń kulturalnych, rozrywkowych na terenie gminy Lisia Góra w 2016 roku. Był także 12. plener malarski, w którym udział wzięli najlepsi polscy malarze specjalizujący się w malowaniu koni. Konkursy, zabawy i dużo radości. Tak wyglądał piknik szkolny przy Zespole Szkół Niepublicznych nr 7 w Tarnowie. Uczniowie ze swoimi rodzicami oraz mieszkańcy Tarnowa wspólnie świętowali 7. rocznicę powstania szkoły. Integruje się tutaj nasze środowisko lokalne, nie tylko naszych uczniów, ale również widzę wielu sąsiadów, którzy gdzieś tutaj w pobliżu mieszkają, przychodzą zachęceni atmosferą, zachęceni tym, że coś się dzieje, że jest wesoło i że ładnie jest to wszystko przygotowane. Najważniejsze, że ludzie chcą tutaj być, że lubią bawić się razem, a przy okazji robimy coś dobrego. Pokosztujemy karkówki albo ciasta, a pieniądze, które zostaną tutaj, są na dobry, słuszny cel, który służy edukacji naszym najmłodszym. Integrują się wszyscy, no my akurat mamy tą przyjemność, że nasze dzieci chodzą tutaj do szkoły, także wspólnie jakby próbujemy pomóc pani dyrektor, bo to też wspaniała osoba, która ma tutaj wiele fajnych inicjatyw i myślę, że to jest też kierunek, żeby rozwijać szkoły niepubliczne, bo czasami te szkoły niepubliczne lepiej działają niż szkoły publiczne. Tym razem uczestnicy pikniku skupili się na matematyce w ramach projektu Matematyka w siódemce na siódemkę. Była też zbiórka pieniędzy na rzecz Zespołu Szkół Niepublicznych w Tarnowie. Jest to 7. rok naszego funkcjonowania na rynku tarnowskim i jako że szkoła jest przez Stowarzyszenie Siódemka prowadzone, 7 imprez zaplanowaliśmy, w tym właśnie dzisiejszy piknik. I jeszcze udało nam się przy pomocy grantu, który uzyskaliśmy z mBanku, realizować teraz projekt Matematyka w siódemce na siódemkę. Smażymy tutaj sobie kiełbaski, smażymy sobie karkóweczki, jest fajna pogoda, fajna inicjatywa. Myślę, że ludzie są zadowoleni. Szczytny cel zbieramy dzisiaj na pracownię informatyczną dla Zespołu Szkół nr 7. Możemy w ten sposób zdobyć pieniądze na unowocześnienie naszej bazy szkolnej. Tutaj myślimy szczególnie o bazie informatycznej, ale przede wszystkim bawimy się razem, poznajemy się, widzimy, że ten groźny nauczyciel na co dzień może być bardzo fajnym przyjacielem, kiedy ze sobą się rozmawia, kiedy się jest ze sobą. To jest chyba bardzo ważne w tej imprezie. Jestem dumna, że tak wielu wspaniałych rodziców się włączyło w tą akcję w tym roku. Jestem ogromnie, ogromnie wdzięczna za to zaangażowanie, bo dzięki temu nasza szkoła po prostu funkcjonuje i może być. Piknik zgromadził prawdziwe tłumy mieszkańców, uczniów, nauczycieli i rodziców. Konkursy z nagrodami dla dzieci, porady prozdrowotne dla przyszłych i młodych mam, bezpłatne zajęcia dla dzieci oraz finał konkursu Metamorfozy. To tylko część atrakcji w Centrum Handlowym Max, jakie czekały na uczestników tego wydarzenia. Były dostępne także stoiska dietetyka, trenera fitness, stylistki mody oraz wizażystki. Przygotowaliśmy szereg atrakcji dla mam,
szereg atrakcji dla dzieci. Między innymi mamy bezpłatne badania. Ze swojej strony dzisiaj oferujemy porady pań położnych z zakresu pielęgnacji noworodka, kąpieli, jak do tego wszystkiego podejść dla początkujących mam, możliwość nauki samobadania piersi. Mamy jeszcze porady pana doktora laryngologa, można sobie bezpłatnie przebadać również słuch. Z kolei stoisko jest również firmy Nutricja, która prowadzi specjalny konkurs dla maluchów plastyczny. Nagrodami są różne zabawki, a także jako nagroda główna jest wielka trampolina. Mamy animatorów, mamy bezpłatne fotosesje dla dzieci. Wręczone zostały nagrody dla trzech pań, które podjęły się wyzwania zmiany swojego wyglądu w ramach konkursu Metamorfoza na Maxa. Dziewczyny są zadowolone, ale one też do tego podeszły pod takim kątem, żeby czegoś się nauczyć. Czyli ta metamorfoza była o tym, żeby zmienić nawyki żywieniowe i te nawyki żywieniowe później kontynuować. I to był nasz główny cel. Patronem medialnym wydarzenia była Małopolska Telewizja IMAW. W dzisiejszej kronice policyjnej mówimy o fatalnych statystykach drogowych, wypadki śmiertelne, kolizje i duża liczba nietrzeźwych kierowców. Mówimy także o sprawie złodziei, którzy włamywali się do plebanii na terenie kilku województw w południowej części Polski. Tarnowscy policjanci wraz z prokuraturą rejonową w Tarnowie skierowali do sądu rejonowego w Tarnowie akt oskarżenia wobec czterech mężczyzn w wieku 22 do 29 lat, mieszkańców powiatu jasielskiego, którzy w okresie od lutego 2015 roku do stycznia 2016 roku dokonali w sumie 30 włamań do obiektów plebanii na terenie województw małopolskiego, świętokrzyskiego oraz lubelskiego. Tutaj straty powstałe w wyniku ich działalności przestępczej sięgają kwoty ponad 350 tysięcy złotych. Sprawcy przyznali się do zarzucanych czynów. Poddali się dobrowolnie karze. Prokurator wystąpił z wnioskiem do sądu o zastosowanie kary od 2 do 3 lat i 8 miesięcy pozbawienia wolności wobec mężczyzn. Pracownik jednego ze sklepów wielkopowierzchniowych, korzystając ze swoich uprawnień, dokonywał systematycznej kradzieży drobnych przedmiotów. Straty, jakie powstały w wyniku kradzieży, sięgają kwoty 2,5 tysiąca złotych. Postępowanie w związku z kradzieżą prowadzi komisariat policji Tarnów Centrum. Do nietypowej kradzieży z włamaniem doszło pod koniec tego tygodnia w Tarnowie na terenie obiektów sportowych, kortów tenisowych. Tutaj młody mężczyzna, 20-letni tarnowianin, dokonał wejścia do szafki, dokonał kradzieży siatki do tenisa ziemnego oraz m.in. maszyny do malowania linii. Tutaj straty powstałe w wyniku włamania sięgają kwoty ponad 1200 zł. Postępowanie w związku z włamaniem prowadzi komisariat policji Tarnów Centrum. Za kradzież z włamaniem grozi kara pozbawienia wolności do lat 10. Tarnowscy policjanci odnotowali w tym tygodniu w sumie 11 oszustw, 13 kradzieży, 3 włamania oraz 6 uszkodzeń mienia. Niestety ten tydzień był bardzo tragicznym na naszych tarnowskich i powiatu tarnowskiego drogach. Odnotowaliśmy w sumie 8 wypadków, w których niestety zginęły 3 osoby, a 7 zostało rannych. Do najtragiczniejszego w skutkach wypadku doszło na początku tygodnia w Olszynach Wojnickich. Tutaj kierująca 23-latka, mieszkanka powiatu Nowego Sącza, na chwilę obecną z niewiadomych przyczyn zjechała na przeciwległy pas ruchu, doprowadzając do czołowego zderzenia z pojazdem ciężarowym. W wyniku tego zdarzenia niestety kierująca, jak i 30-letnia pasażerka zginęły na miejscu. Pod koniec tygodnia na ulicy Zblitowskich kierująca samochodem Kia z niewiadomych na razie przyczyn zjechała na przeciwległy pas ruchu, następnie do rowu meliorycyjnego i na posesji, na drodze prowadzącej do posesji potrąciła mężczyznę, który w wyniku odniesionych obrażeń zginął na miejscu. Kolejne zdarzenie, tutaj już z udziałem nietrzeźwego kierującego w miejscowości Breń. Kierujący motorowerem około północy, nieoświetlony, przejeżdżał drogą publiczną, nie zauważył skręcającego w lewo kierowcy samochodu. Najechał na samochód, w wyniku tego zdarzenia pasażer motocykla ze złamaną nogą został przewieziony do szpitala w Dąbrowie Tarnowskiej. Nieszczęśliwe zdarzenie odnotowali również policjanci w sobotę. We wczesnych godzinach rannych kierujący ciągnikiem rolniczym wspólnie ze swoimi znajomymi wjechał do lasu w Harzewicach. Tutaj podczas zjazdu ze stromego zniesienia z niewiadomych przyczyn pojazd nabrał coraz większej prędkości i następnie doprowadził do zderzenia z drzewami.
Jedno z tych drzew, przewracając się na ciągnik, przygniotło kierującego, który w wyniku poniesionych wielonarządowych obrażeń zmarł na miejscu. Tarnowscy policjanci przeprowadzili w tym tygodniu ponad 2000 kontroli trzeźwości. W wyniku tego zatrzymano 25 osób, z czego 20 osób prowadziły samochód, pozostały to rowerzyści. Odnotowano ogółem 100 kolizji, zatrzymano 11 praw jazdy. Na kolejną kronikę policyjną zapraszamy za tydzień. Fatalny wypadek na torze w Rybniku i koszmar juniora Tarnowskiej Unii. Mowa o 18-letnim Krystianie Rępała, który walczy o życie po zderzeniu z Kacprem Woryną. Krwiak, obrzęk mózgu i stan krytyczny. Takie informacje napływają z tarnowskiej ekipy. Siła uderzenia była tak duża, że Krystianowi spadł kask ochraniający głowę. W późnych godzinach wieczornych żużlowiec Unii Tarnów przeszedł zabieg neurologiczny w szpitalu w Jastrzębiu-Zdrój. Obecnie przebywa na oddziale intensywnej opieki medycznej. Pacjent przebywa aktualnie na oddziale. Dziale anestezjologii intensywnej terapii, czyli tak zwanym OIOM-ie dla dorosłych. Stan pacjenta jest poważny. Nie chcemy tutaj o szczegółach mówić, już sama nazwa oddział wskazuje, że jest to oddział dla pacjentów, którzy są w stanach poważnych. Jesteśmy po rozmowie z rodziną, z bliskimi, w związku z czym ze względu na tą tragedię, ból dla całej rodziny, przeżycia, które teraz na pewno są trudne dla wszystkich bliskich, udzielamy tylko informacji na temat oddziału, na jakim pacjent przebywa. Całe środowisko żużlowe, kibice, zawodnicy i kluby żużlowe łączą się w modlitwie o zdrowie Krystiana Rępały. Dzisiaj o godzinie 18 w kościele księży misjonarzy w Tarnowie zostanie odprawiona msza w intencji powrotu do zdrowia zawodnika. Decyzją Speedway Ekstraligi piątkowy mecz Unii Tarnów z Ekantor PL Falubas Zielona Góra został odwołany.